Cześć, witajcie, tutaj Xalion, a to jest kolejny odcinek z Eurotracka dwójeczki. Powiem wam, że coś po nagraniu tych już czterech odcinków z różnych tam gier troszkę mi zaczyna skrzypieć gardło, ale to sobie z tym na pewno poradzimy. Na początek wyjeżdżamy sobie tutaj ze stacji, no i co? I kierujemy się w kierunku tam kolonii Dieseldorfu i tak dalej, ponieważ, prawda, w dzisiejszym odcinku sobie będziemy tam zwiedzać tamte tereny. Może gdzieś będzie Lanxess Arena, Arena, czyli taka hala, prawda, tam w kolonii, w której odbywa się IM Kolonia, czyli, prawda, tam w tym obiekcie się chyba odbył w 2015, to na pewno, czy wcześniej, nie wiem. Ale wiemy, że w 2016 również się właśnie tam odbędzie. Także może gdzieś tam w tle zobaczymy. Fajnie by było. A póki zaciśniemy, już się widzę tutaj fajnie. Fajnie przejaśnia, już prawda, słońce wschodzi. Bardzo dobrze. Czwarta godzina, kurczę, gdyby jak teraz wschodziło. Teraz już mam godzinę trzecią. A już w sumie zaraz będzie ciemno, nie? No nieźle. Póki co lecimy. Dzisiaj myślę, że będzie jakiś troszeczkę krótszy. Chociaż czy ja wiem, czy będzie krótszy odcinek, bo skoro ja sobie tam tak troszeczkę tych kilometrów nabiję, chyba żeby właśnie pojechać już tędy pojechać. Bo patrzcie, w sumie to po co będę się tędy wracać? Tylko że przez kolonię wtedy nie przejadę. Nie, to będzie zdecydowanie za daleko. Nie, to jedziemy normalnie. Jedziemy normalnie, w sensie normalnie to ja sobie zaplanowałem w poprzednim odcinku, czyli przez te wszystkie tam miasta. Przy okazji odkrywając jeszcze jedno, bo tam tego jednego jakoś tam nie odkryłem, ale to tylko dlatego, że po prostu ten profil już tam troszkę godzin za sobą ma. I jak jeszcze grałem na właśnie na promocie jeszcze dawniej, to po prostu tych miast jeszcze nie było. Jeszcze pewnie od tamtego czasu dodali z 20 różnych miast. Lekko przyspieszę. Ale coś mi się ta pogoda nie podoba. To ja bym miał zaraz spadać deszczyk. Powiem wam, bo takie te chmury się nagle zrobiły takie ciemne. Już nie wiem, czy nawet deszczu nie mam wyłączonego, co jest całkiem prawdopodobne. Ja strasznie nie lubię, jak tutaj pada deszcz. Jedynie jak grałem na modzie ze śniegiem, no to wtedy faktycznie ustawiłem tego deszczu niemalże na maksa, żeby właśnie ten śnieg mi cały czas padał niemalże, nie? Bo ty po prostu się jakby zamieniali tekstury i fajnie to po prostu wyglądało, nie? Tak, to no cóż. Tutaj będzie się ten pas kończyć, także można sobie zjechać. Z górki to on sobie sam leci, nie? Ja tutaj nie przyspieszam, żeby nie było. Po prostu ani nie przyspieszam, ani nie zwalniam. Ale wiem, tutaj miałem przestrzegać tutaj przepisów. Się ogarnie. Sobie czekajcie, bo 8 godzin. Ja muszę nieco przyspieszyć, bo ja będę musiał zahaczyć o drugą pauzę. To wybaczcie, ale tutaj będę musiał troszkę dać czadu. Bo jak ja nie dam czadu, to wtedy mnie pauza za... Nie mam do końca... No to chyba nawet bym się wyrobił na tej... Z drugą pauzą, ale nie chcę ryzykować, także tutaj będziemy, powiedzmy, dzisiaj tak stówę sobie jechać. No kurczę, jeszcze w sumie przez te miasta muszę przyjechać, no to niekoniecznie może mi to wypalić. Najwyżej będziemy jechali za spanie, nie? Będzie mandacik ewentualnie za spanie. O, i wiecie co mi się podoba? Co będzie w American Truck Simulator? Wagi. Tego mi tutaj strasznie brakuje. To pamiętam było w 80 Wheels of Steel. No to tam to faktycznie na te wagi trzeba było wjeżdżać, gdzieś tam miało ponad gabarytowy, to były tam różne inne tam przepisy dotyczyły i tak dalej,
ale wagi były. Ale wagi były. No, w sumie z tego pasa też nie będę zjeżdżać, bo po co? Teraz też tutaj w prawo. Czyli przez tą kolonię to w sumie tak za bardzo też nie przejedziemy. Ale no dobra. Tam tak ominiemy ją troszeczkę. Ale to tam. To będzie ten cały Oberhausen. Czyli to właśnie to jest to jedno z tych miasteczek, których nie mam odkrytych. A to się zaraz zmieni. To się zaraz zmieni. O, tutaj już po prawej stronie słoneczko. Ładne. Sobie cykniemy. Teraz w prawo. Dobrze, że sygnalizacja jest tutaj, nikt mi nie wjedzie. Spoko. No, panie. Dobra. Przejechane, tylko pytanie już mi... Aha, pewnie tam jest jakiś ten wiadukcik po prawej stronie. Dlatego nie mogę teraz tutaj w prawo, patrzcie. Ale już tak dla formalności tutaj nie będę się za bardzo rozpędzać. Może się będzie dało, poczekajcie. Ty, no da się. Chociaż nie, 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 tam jest tunel. Tam jest tunel, to nie tykam. Bauhaus, jakiś supermarket pewnie. Właśnie, a najlepiej to byłoby, tak jak wracając do tematu z poprzedniego odcinka, na przykład podpisywać sobie umowy z jakimiś na przykład marketami i kupować ich naczepy, nie? No i na przykład tam jeździć do tych wszystkich firm typu TradeAuks, typu Eurogoodies i tak dalej i po prostu przywozić tylko określone jakby rzeczy z tych firm w naczepie na przykład takiego Tesco czy tam innego tutaj marketu. Tak, żeby po prostu było widać, że o, my jedziemy tam do tej firmy, my jesteśmy tam z tamtej firmy, nie? Spoko by było. Tu można dać czadu już. Tu już jest ekspresowa. A nawet autostrada w sumie. Zakręcać. Spoczko. No i to 420. Dobra, czyli git. Czyli akurat tak skończymy. Nawet kurczę. Troszkę później niż myślałem. I tutaj się zjeżdża. Dalej.
przez tutaj ten okręg. Tu już nie będę skręcać, czyli może sobie pchnąć na ten pas. Bo się nie skończy, tylko skończy ten po prawej. To ja myślałem. Znaczy myślałem. Na to wskazywały pasy, nie? Dobra. Także gitara. I tu już można sobie w sumie zjechać. O, nie można, patrzcie. Myślałem, a tu taki ciul. A tu taki ciul. Teraz już oczywiście. I teraz do kolejnego miasta, pewnie do jakiegoś... do Düsseldorfu tym razem. Tak sobie troszeczkę pozwiedzamy, nie? Pozwiedzamy sobie. No, naprawdę nie ma tego, nie ma prędkościomierzy, to lecimy. Czy fotoradarów, sorry. No ale że teraz już jest do 5 dych, to obiecałem, że do 5 dych się będę dostosowywać. Jak tam mój czas jazdy? No, będę o godzinkę do tyłu, to tam. Godzinka to. Da radę przekroczyć. Chociaż w Europie z tymi tachografami, to się tachograf, tachometr, tachograf chyba nazywa. Ten taki dysk, co tam, wiecie, zapisuje te twoje pauzy, nie pauzy, postoje i tak dalej. To z tym to za bardzo się chyba nie da oszukiwać, tak mi się wydaje. W Ameryce jak jeszcze się to spisuje ręcznie, prawda? No to da się. Ale to... Jak się wpadnie na granicę, to się ma 72 godziny przymusowej pauzy. Jeszcze ewentualnie jakaś grzywna do tego, także... czy ja wiem, czy się opłaca. Jak się umie dysponować czasem, to podejrzewam, że nie. Chyba, że się pracuje w jakiejś durnej korporacji, która wymaga tego, żebyś, prawda, dojeżdżał wszędzie ponad swoje siły niemalże. Ale ja się nie znam, to się nie wypowiadam. Lecimy w takim razie dalej. Tu już mamy standardowy 90. Wjechaliśmy z Düsseldorfu. I teraz jeszcze chyba... Teraz już chyba prosto do Kolonii, nie? Do Kolonii, później jedziemy sobie już, prawda, kierujemy się ku Francji. Ja, jest Kolonia, jest ta słynna taka wieża. To jest charakterystyczny znak, jak to jest właśnie Kolonia. Teraz w prawo na Kolonię. Jup. Jakiego skryna by się tutaj przydało zrobić do miniaturki, bo do poprzedniego odcinka to zrobił nawet w tym odcinku. Taki ten w nocy. Akurat na tej stacji benzynowej, tam sobie chwilowo wycofałem i zrobiłem. Czy ja to gdzieś zjeżdżam? Nie, patrzcie, ej. Ja chciałem przez Kolonię przejechać, żeby sobie zrobić screena, halo.
To nieźle. Ale po takich drogach to się bardzo przyjemnie jeździ. Ja to właśnie bardzo lubię po takich różnych tutaj węzłach drogowych jeździć. Ale to już wam wiele razy mówiłem. Czemu on mi zamyrgał, ej? Dobra. Gdzie jest ta wieża, ej? Nie ma tej wieży. Znikła w pizdu, ej. Bez kitu. Patrzcie, nie ma. Tam gdzieś... O, jest, dobra, tam w tle jest, dobra. To w sumie na jakimś może skrzyżowaniu. Akurat... Tutaj, nie, tutaj mi nie złapie. Ta wieża jest tam. To i tak tego na miniaturce nie będzie widać. Jedź! Dobra. Zrobimy taki myk. Ja się tu zepsułem, proszę państwa. Mnie tu wcale nie ma. Tak, żeby było tylko do miniaturki. Cyk. Idziemy dalej. Wow, nie to chciałem. No to goła. No to go, sobie... Ojeju, ojeju, ojeju. Sobie odpalę F3. Wiem, tutaj mam na dole też ten śmieszny komputerek, ale to... Ale to... On jest niewidoczny znacznie w tym dafie, on jest strasznie nisko tam. No i wracamy sobie na autostradę. I teraz to już prosto do Francji. We Francji to będzie pewnie co chwilę do zapłacenia brameczka. Tam zawsze właśnie kojarzę, że jak jeździłem po Francji, jeszcze to było w podstawce, to ciągle właśnie kazali mi płacić, zatrzymywać się. Straszne to było. Jak tam stoisz czasem? 3 godziny 4 minuty, a będę u celu na minutę. Ojej, to będę troszkę faktycznie w dupę. O, tam też ta katedra jest, patrzcie. Tam za lusterkiem troszkę w kolonii. I tu może być fajny screen, patrzcie. Waluje, dobra, nie chce mi się. Za dużo tutaj roboty, ja się wolę teraz rozpędzić. Dać czadu i lecimy na Francję. Co ja mówię? Pamiętajcie, napiszcie w komentarzu jakieś fajne takie tematy do poruszenia, jeżeli chodzi o Eurotrucka. Coś tak ciemno tutaj, to wolałem zapalić. Sprawdzałem, czy światełka się też palą, ale palą się, palą. Z tyłu też? Z też, dobrze. To szkoda, że przekroczę, bo też nie chcę zapłacić kary za ten czas. No nie, już tutaj będzie granica.
bo to jeszcze Belgia, patrzcie. Jeszcze przez Belgię mi każą przejechać, no nieźle. Ale to tak na styk, patrzcie. Tutaj Belgia, tutaj Francja za chwilę. Czekaj, co? Ksają, puknij się w łeb. Puknij się w łeb, bo później będę ci mówić, że się nie znasz. Jak byłem święcie przekonany, że to ligę, to jest już w tym. We Francji, tu jeszcze widzisz Bruksela i Lille dopiero we Francji. Czyli w ogóle Lille jest w Francji, zaraz się okaże, że nie jest we Francji. Ej, bez kitu, zaraz się okaże, że Lille, nie no Lille. Jest taki nawet klub francuski jest chyba, nie? Lille coś tam. Kurde, ale fejrze życia. Bez kitu, aż zobaczyć, gdzie jest to Lille całe, bo przecież jakby się okazało, że to jest... Że to jest... nie we Francji. To tak lipa trochę, nie? No tak trochę. Dobra, pojedziemy troszkę lewą ręką na AWSD. Ło, nie mam A przypisanego. Świetnie. Rypnął. Dobra, Francja. Na szczęście Francja. Dobra, prawa ręka i lecimy dalej. Cały ligę. Czy to się w ogóle tak czyta? Takie w ogóle malutkie miasteczko po prawej, patrzcie, takie już. Mały pierdolnik bym powiedział. O, i będziemy zaraz płacić. Chyba tam jest płacenie, nie? Ta bramka przed nami taka czerwona. A może i nie, może to zwykły wiadukcik. Zaraz się okaże. No, do 100 sobie dobijemy. Sobie tempomacik i lecimy. No, także kurczę, jeszcze w sumie to będzie dłuższy odcinek niż poprzedni, ale jaja. No to spoko. Albo zachciało mi się zwiedzać kolonie Düsseldorfy i inne te bajery. Najgorsze, że sobie rozwaliłem o ten kosz na śmieci moją przyczepę, naczepę. Niestety. Do tego 1% nie było, ale tam zawsze o troszkę tego doświadczenia będzie mniej. Co zrobisz, nic nie zrobisz, nie? No i kasy, tak? Kas też będzie mniej. Bonusa będzie mniej. Bonusa. Tak, wiem, jestem świadom, z jaką prędkością jadę. O, już się mu ziewa. Już się mu powoli ziewa. A to znak, że pauza się zbliża. No, troszkę tam nadrobiliśmy i czasu, i prawda... Tutaj do tego czasu pauzy, może nawet wiedzieć coś wyrobimy się. Godzina 17. Jeżeli bym jeszcze tak troszkę pocisnął, tak ponad te 9 dyszek, to bym się wyrobił nawet przed karą, nie? Ta kara się tak nalicza, tak
troszkę mniej niż godzina czasu już będzie przekroczona, to już będzie kara naliczona. O, na przykład bym sobie mógł iść gdzieś dla DHL-u, nie? Całkiem fajne by to było. No, co za debil zwolnił, no. Idź, nie gadam z tobą. No bo zahamował przede mną, no. Głupek. Teraz nie będziesz tam mógł wyjechać. Ja sobie wyjadę. Dobra! A ty nie. Ty masz drugie koła na barierce. Siema elo. No to już 2%. Co za czop, no. Ciekawe jestem, ile jechałem. Czy ponad 100 wtedy, co on mi zahamował przed dupą? Znaczy, kiedy się mu wrąbałem w dupę, czy wcześniej? Czy więcej? Tak, ze 100 to myślę, że jechałem. Stówę to ja mam do celu. Mam zamiar to wykorzystać jeszcze. Tak, żeby na pauzę mieć jeszcze. Nie zdążę. Godziny na 100 km się nie nadrobi już. Tym bardziej, że jeszcze będzie granica, będzie jakaś płatność, światła i tak dalej, i tak dalej. Co lecimy? Spróbujemy nadrobić, nie? Spróbujemy. Póki fotoradarów nie będzie. A że na razie ich nie widać, to nawet dobrze. O, jest i granica już przede mną, widać na mapie. Spoko, spoko, panie zmęczony, daj sobie pan na razie spokój. Na razie masz jechać. Przez granicę przeleciałem. Zjeżdżać. Co on ma takiego fajnego? W ogóle ta jego naczapa taka długa strasznie jest. Mi się wydaje. I że jeszcze nie było płatności, kurde. Jestem zaskoczony, chyba że właśnie w promocie to przerobili. Nawet te główne drogi przerobili, żeby po prostu nie płacić tak dużo, jak się dawniej płaciło we Francji. Tu wyczułem jakiś fotoradar blisko, mówię wam. Na bank. Póki co lecimy. Ulala, karamba, co tam się zrobiło w tle? Garaż? Nie będzie.
No i jak tam czas? No, tylko troszkę przekroczy, także spoko. No nie wierzę, no naliczył się. Nie ziewaj. Dobra, i zaraz tam zjeżdżamy do Tradox. Ale coś siepie po wydajności. I skręcamy. No dobra, w tym odcinku to by było na tyle. Dzięki wielkie za uwagę. Zapraszam na kolejny. Kiedy? Pewnie jakoś na następnym tygodniu będzie z jeden odcinek. Także do zobaczenia. Dzięki wielkie za uwagę. Łapki do góry, mile widziane. Do zobaczenia. Popatki.